back from the dead. Siemkaneczko, ja jestem Glawix i witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Już jutro finał Mistrzostw Świata w Rosji, mecz, na który wszyscy czekali. Po prostu największe wydarzenie tego roku. Finał, w którym Francja zmierzy się z Chorwacją. Naprawdę mam nadzieję, że to będzie ciekawe spotkanie. Musi być, bo to w końcu finał mundialu. A ja zapraszam Was na wizję tego spotkania. No i zaczynają Chorwaci finał Mistrzostw Świata w Rosji. To spotkanie na pewno będzie zacięte i zobaczymy, kto okaże się lepszy. Griezmann do Giroud, no i bramkarz broni. Bardzo ładna interwencja, ale teraz Francuzi będą mieli szansę. Rzut rożnego. Giroud, bardzo wysoki zawodnik, ale nie udało mu się dobiec do tej piłki. Do Giroud. Giroud dośrodkowuje, nieudane. Griezmann przejmuje piłkę. Griezmann! Strzela, no i Subasic broni. Griezmann dośrodkowuje na głowę Giroud. Subasic po raz kolejny ratuje swoją reprezentację przed stratą bramki. Mendy do Giroud. Giroud z pierwszej piłki. Subasic broni. Teraz Chorwaci przed szansą. Bardzo dobra piłka do Kramaricia. Kramaric strzela. No i Hugo Lloris ratuje swoją reprezentację przed stratą gola. Teraz piłka do Kyliana Mbappe. Kylian Mbappe to jest naprawdę zawodnik, który zapowiada się na gwiazdę światowego formatu. Zobaczymy, czy uda mu się zdobyć bramkę w tym spotkaniu. Za chwilę skończy się pierwsza połowa tego spotkania. Na tablicy wyników nadal 0-0. Teraz szansa Chorwatów. Modric do Perisicia.
Perisic odgrywa Modricowi, Modric do Kramaricia i Kramaric strzela na 1-0. Chorwaci pokazują, dlaczego znaleźli się w finale Mistrzostw Świata. Szał na trybunach, no... Chorwaci bardzo cieszą się z tej bramki, ponieważ ta bramka przybliża ich do wygrania Mistrzostw Świata, na których pierwszy raz dotarli do finału. Bramka do szatni może pokrzyżować plany Francuzom. I zobaczymy, z jakim nastawieniem wyjdą na drugą połowę. A teraz kończy się pierwsza połowa. No i na tablicy wyników 1-0. I Supek ratuje Francuzów przed stratą gola, ale to jeszcze nie koniec tej akcji. No, Chorwaci mają szansę strzału bramki. Bardzo dobra piłka do Griezmana. Griezmann faulowany i to jest rzut karny dla Francuzów. Muszą to wykorzystać, jeżeli chcą nadal walczyć o trofeum Mistrzostw Świata. Zmianą Chorwatów schodzi Rebić za Brozowicia. Griezmann musi wykorzystać tą jedenastkę. Griezmann, czy uda mu się? I tak, to jest wyrównanie 1-1. Francuzi wracają do gry. Zmylił bramkarza i fantastycznie wykorzystał jedenastkę. Piłka do Griezmana, Griezmann do Giroud odgrywa Griezmannowi, Griezmann, no stracił piłkę, ale tutaj błąd, strzał, no i broni bramkarz Chorwacji. Pogba do Antoana Griezmana, Griezmann z daleka i obok bramki. Griezmann do Giroud bardzo ładnie znalazł Kylian Mbappé, Jest prowadzenie Francuzów. Mbappé, ten młody talent, młody Francuz, daje prowadzenie swojej prezentacji w tak ważnym meczu. Pokazuje, że on już może grać na najwyższym poziomie nawet w takich ważnych meczach. Przepiękna bramka. Bardzo dobre podanie do Griezmana. Griezmann dośrodkowuje do Giroud. Jeszcze jedna szansa Francuzów.
Dembele do Griezmana. Griezmann obok bramki. Jeszcze szansa Francuzów w tych ostatnich minutach tego spotkania. Bardzo ładnie Fekir, no wszedł dopiero na boisko i już miał okazję na zdobycie bramki. 3 minuty liczone przez sędziego. Jeszcze 2 minuty zostały gry. Chorwaci, to jest chyba ich ostatnia już szansa na doprowadzenie do wyrównania. Jest koniec! Francuzi zdobywają Mistrzostwo Świata. Okazują się najlepszą drużyną na świecie. Ależ się cieszą Francuzi. Chorwaci i tak daleko zaszli. Ale zawsze lepiej wygrać niż przegrać. I to w tak ważnym turnieju. No Chorwaci są załamani. Ale też pewnie cieszą się, że aż tak daleko doszli. Francuzi zaraz odbiorą puchar Mistrzostw Świata. Wszyscy się cieszą, są podekscytowani, że mogą stanąć na podium. I zaraz kapitan Hugo Lloris podniesie puchar. Jest! Francuzi są mistrzami świata! Wszyscy się radują na stadionie, bo to przecież najlepsza drużyna na świecie! Przyszli do kibiców pokazać im. To też dzięki ich dopingowi. Tak przyjemnie im się grało na tym turnieju. I pewnie też przez to zagrali tak dobrze, że wygrali Mistrzostwa Świata. Będą teraz robić pamiątkowe zdjęcie zwycięskiego składu na Mistrzostwach Świata w 2018 roku. Coś wspaniałego. No i jest koniec mundialu. No, bardzo wyrównane spotkanie. Francja wygrywa z Chorwacją 2-1. Mbappé, ten młody Francuz, dał zwycięstwo swojej drużynie. Naprawdę bardzo ładnie się zaprezentowali zawodnicy obu drużyn. No i Francja okazała się lepsza. Naprawdę bardzo mi się podobał ten dodatek i jej bardzo dobra robota. Czekamy na za 4 lata albo za 2, pewnie na Euro też będzie jakiś dodatek. No i też jakąś pewnie reakcję na ten na finał zrobię. No przecież no trzeba, no trzeba taki ważny turniej. No i mam nadzieję, że znowu trafię wynik. I też mam nadzieję, że Wam się filmik spodobał. Zostawcie łapkę w górę. No i trzymajcie się. Cześć.